zaczynać, rozumiem. Tak. Proszę Państwa, na żywo, na gorąco, w zasadzie konferencja, mini konferencja prasowa po wieczornym spotkaniu Prezydium Sejmu. To był intensywny dzień, zapadło dużo ważnych ustaleń. Pierwsza podstawowa sprawa dotyczy posiedzenia Sejmu. 16. posiedzenie Izby zostało przełożone z 7 sierpnia na 14 sierpnia. Ma to oczywiście związek ze zmianami w kalendarzu prac Senatu. Sejm nie ma materiału legislacyjnego, którym może się zajmować, dlatego to przesunięcie jest na 14 sierpnia. Bardzo proszę panią wicemarszałek Małgorzatę Gosiewską o zabranie głosu. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Otóż szanowni państwo, tak jak dyrektor wspomniał, zmieniliśmy terminarz posiedzeń Sejmu. Decyzja zapadła w sposób jednogłośny i na prezydium, i na konwencie. No, staramy się, przede wszystkim dbamy o to, by postępować bezpiecznie, by obrady Sejmu, ale również zgromadzenia odbyły się zgodnie z zaleceniami głównego inspektora, bo to jest najważniejsze. Myślę, że te wszystkie głosy, które padały ze strony niektórych parlamentarzystów, podważające nasze wcześniejsze decyzje co do pewnych rygorów, zaleceń również w kwestiach ilościowych, że no, to, co widzimy w tej chwili, jeśli chodzi o Senat i przypadki zarażenia COVID-em, pokazuje, że jednak mieliśmy rację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i że no, na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, iż wśród posłów nie znamy przypadku zachorowania, no ale to właśnie jest konsekwencja wcześniejszych decyzji i stosowania się do zaleceń. To jest bardzo istotne. Późna pora, może kilka pytań, ale dosyć szybko. Bardzo proszę. Jak będzie wyglądało Zgromadzenie Narodowe? Jak będą wyglądały ewentualne restrykcje? Czy będzie jakiś apel do posłów? Czy będzie możliwość zajęcia tylko co drugiego, trzeciego, czwartego miejsca? Jak to będzie od strony takiej technicznej? Zgromadzenie pracuje na odrębnym regulaminie, dlatego my nie możemy określić jakichś zaleceń szczególnych, przede wszystkim ilościowych. Parlamentarzyści mają możliwość przebadania się przed zgromadzeniem. No i mamy nadzieję, iż zastosują się do zaleceń, powtórzę, zaleceń, czyli założą maseczki, rękawiczki, nie będą nadmiernie przemieszczać się po terenie parlamentu. Jak mówię, bezpieczeństwo najważniejsze. Czy wiadomo, ilu parlamentarzystów, ilu posłów przebadało się? Czy Państwo mają takie informacje? Na dzień dzisiejszy nie, ale mam nadzieję, że większość przed zgromadzeniem, a w każdym razie tych osób, które będą chciały uczestniczyć w zgromadzeniu, takie badania przejdą. To przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo własne, ale też i pozostałych osób, a również pracowników Kancelarii Sejmu, pracowników, którzy obsługując nas są w szczególny sposób też narażeni. Czyli Zgromadzenie Narodowe jest niezagrożone, odbędzie się w terminie. Odbędzie się, musi się odbyć, oczywiście, że tak. A czy jest zalecenie, żeby na przykład parlamentarzyści z chorobami przewlekłymi nie przychodzili na to zgromadzenie, albo żeby je śledzili za pomocą na przykład mediów społecznościowych albo online? Panie redaktorze, szanowni państwo, każdy odrębnie musi podjąć odpowiedzialną decyzję. Odpowiedzialną decyzję w stosunku, mając na uwadze swój stan zdrowia, jak również zdrowia rodziny, ale to nie my w tym zakresie ustalamy zalecenia jakieś szczególne. Będzie też zdalna wersja tego posiedzenia, jeśli mowa o Zgromadzeniu Narodowym? Kluczowe pozostaje to, o czym powiedziała pani wicemarszałek na samym początku, to znaczy zmiany w regulaminie Sejmu, które były związane ze zdalnymi posiedzeniami, czyli zmianami, które wymusiła epidemia, pandemia koronawirusa, nie dotyczą Zgromadzenia Narodowego, ma osobny regulamin, dlatego marszałek Sejmu tutaj porusza się w zupełnie innym, że się tak wyrażę, porządku prawnym. Zgromadzenie Narodowe jest wydarzeniem specyficznym, ważnym, symbolicznym, opisanym w Konstytucji, ale regulamin Sejmu nie dotyczy Zgromadzenia
zgromadzenia, więc w zasadzie będziemy apelować, sugerować, prosić, namawiać. W wielu częściach tych działań liczymy na zdrowy rozsądek i na odpowiedzialność wszystkich uczestników Zgromadzenia Narodowego. Niemniej oczywiście 6 sierpnia o 10 spodziewany jest u nas prezydent, a także wydarzenie, które jest już dosyć szczegółowo opisane, odbędzie się, natomiast posiedzenie Sejmu, które było zaplanowane dzień później, na 7 sierpnia, odbędzie się 14 sierpnia. Zgromadzenie Narodowe tylko w Sejmie nie zdamy. No, można powiedzieć tylko albo aż. Zgromadzenie Narodowe zawsze szczególne, zupełnie historyczne, przyciągające uwagę mediów, dziennikarzy. Zawsze dużo osób chce być na Wiejskiej tego dnia. Nie inaczej jest tym razem. Oczywiście mamy pewne ograniczenia. Naturalną sprawą jest, że liczba gości, liczba osób, liczba dziennikarzy również będzie niższa niż chcielibyśmy tego wszyscy, ale są sprawy, o których nie możemy za bardzo dyskutować. Możemy być elastyczni do pewnego stopnia, ale jednak w tej kluczowej, podstawowej sprawie bezpieczeństwa Kancelaria Sejmu od początku postępuje bardzo odpowiedzialnie. My wprowadziliśmy zasady, które obowiązywały już po pierwszych informacjach dotyczących pandemii. Od paru miesięcy działa specjalny zespół w Kancelarii Sejmu, który monitoruje pandemię, który jest w kontakcie z odpowiednimi instytucjami. Dlatego możemy powiedzieć, że działamy bardzo odpowiedzialnie od samego początku. Stąd też wydaje się, że Zgromadzenie Narodowe, mimo tego, że oczywiście sytuacja nie jest łatwa, będzie przeprowadzone przez nas w sposób profesjonalny i bezpieczny. Ja tylko dopytałbym się jeszcze o 14 sierpnia, czy to posiedzenie jednodniowe też będzie jakoś w zaostrzonym rygorze sanitarnym przeprowadzone? Będą jakieś zmiany, na przykład posłowie będą po większej ilości sal rozprowadzani, tak żeby nie wiem, ta odległość była jeszcze bardziej zachowana? To posiedzenie odbędzie się na zasadach już wcześniej określonych dla posiedzeń Sejmu, zgodnie z zarządzeniem pani marszałek, tak jak do tej pory odbywały się posiedzenia, czyli w części zdalne. Jeśli większa ilość parlamentarzystów będzie zainteresowana bezpośrednim udziałem, no to oczywiście będą do tego przygotowane odpowiednie ilości sale komisyjne. Ale nie będzie to bardziej zaostrzony rygor niż dotychczas? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy też nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiczna w tamtego dnia, ale też no, nie przewidujemy zmian w regulaminie. Regulamin wszystko określa i to posiedzenie odbędzie się na takich samych zasadach jak poprzednie. Bardzo dziękujemy. Ja mam jedno pytanie, bo opozycja chce wykorzystać właśnie ten dzień, też mówi, że nie przechodzi, bo nie uznaje wyboru pana prezydenta. Jak pani to skomentuje? Jest zapowiedź kilku, że nie przyjdzie, bo nie uznaje. To trudno nawet komentować, szczerze mówiąc, bo to jest kwestionowanie wyboru, jaki dokonali Polacy, naród polski, potwierdzonego decyzją sądu, a więc kwestionowanie wyboru polskich obywateli jest no, ze wszech miar trudne na ten moment do oceny pozytywnej. Dziękuję. Do widzenia.